Michał Gardziejewski, młody piłkarz KS Świt Szczecin, Skolwin. Był w drodze na mecz na trasie Kiełpino-Brojce na swoim rowerze. Został potrącony przez 19-latka, który prowadził auto marki BMW. Michał odniósł ciężkie obrażenia i mimo starań lekarzy jego życia nie udało się uratować. Kierowca został zatrzymany i grozi mu do 8 lat więzienia. Rodzice młodego zawodnika podjęli wspaniałą decyzję o przekazaniu jego narządów do przeszczepów, dzięki czemu może on pomóc innym nawet pośmiertnie. Marek Kołaczkowski. Znany aktor teatralny i filmowy, głównie związany z łódzką sceną teatralną. Podziwiać go mogliśmy tylko w jednym pełnometrażowym filmie fabularnym Akademia Pana Kleksa z 1983 roku, gdzie wcielił się w postać rybaka. Zdecydowanie częściej podejmował się dubbingu. Słyszeć go mogliśmy, chociażby w Muminkach. Marian Hila, polski dziennikarz i muzyk, członek zespołu Poparzeni Kawą 3, w którym grał na saksofonie, udzielał się jako wokalista pomocniczy oraz pełnił funkcję menadżera. Zmagał się z długą i ciężką chorobą. Informacje o śmierci muzyka przekazali oficjalnie na swoim profilu w mediach społecznościowych członkowie zespołu. Andrzej Jarosik. Polski piłkarz, legendarny zawodnik Zagłębia Sosnowiec, grał w reprezentacji Kazimierza Górskiego. Na przełomie lat 60. i 70. dwa sezony z rzędu został królem strzelców pierwszej ligi. Po zakończeniu kariery sportowej na stałe osiadł we Francji, gdzie zmarł. Odszedł 23 kwietnia, jednak informacja ta dopiero teraz trafiła do publicznej wiadomości. Maria Dłużewska. Polska reżyserka filmowa, scenarzystka, aktorka, dziennikarka, działaczka opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń za swoją twórczość i działalność. Janusz Skrobot. Animator kultury, fotograf, felietonista, prawnik, samorządowiec, urzędnik. Był osobą mocno zaangażowaną w sprawy samorządowe i kulturalne Kłodzka. Twórca lub współtwórca wielu wydarzeń kulturalnych w Kłodzku, m.in. pierwszych zderzeń teatrów w latach 90. festiwalu Pstrąga, współtworzył klub fotograficzny 777, był członkiem Kłodzkiego Klubu Fotograficznego, prezesem Towarzystwa Fotograficznego Hrabstwa Kłodzkiego. Barbara Nawratowicz. Współzałożycielka piwnicy pod Baranami i jednocześnie jej wielka gwiazda. Aktorka, artystka kabaretowa i dziennikarka radiowa, a także korespondentka Radia Wolna Europa. Jak napisali w swoim pożegnaniu artyści piwnicy, pani Barbara odeszła tak, jak żyła, na własnych warunkach. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury. Otrzymała także odznakę Honoris Gratia w uznaniu dla Krakowa i jego mieszkańców. Sheriff Laval. Brytyjski bokser, który w niedzielę 12 maja odbył swoją pierwszą walkę na zawodowym ringu. Zakończyła się ona w czwartej z planowanych 6 rund, gdy szeryf padł na ring i mimo szybkiej pomocy medyków i przewiezienia do szpitala nie udało się uratować młodego pięściarza. Zanim przeszedł na zawodowstwo, boksował od 2018 roku i brał udział w krajowych mistrzostwach elity. Po tragicznym wydarzeniu odwołano resztę walk tego wieczora. Nie podano informacji, co dokładnie spowodowało zgon. Wiadomo, że mężczyzna był w pełni zdrowy i posiadał niezbędne badania lekarskie. Sean Scale. Australijska gwiazda modelingu pracowała dla największych modowych graczy. Można było zobaczyć ją w projektach Vogue czy Vanity Fair. Na co dzień była związana z agencją Chadwick Models. Do jej największych osiągnięć należało pojawienie się na wybiegach Marka Jacobsa. Niespodziewanie zachorowała jednak na rzadki nowotwór. Zmarła w szpitalu w otoczeniu rodziny. Fred De Wilde. Rysownik i grafik, który był jednym z ocalałych w ataku terrorystycznym ISIS w Bataclan w listopadzie 2015. Spędził tam 2 godziny wśród zmarłych i umierających. Swoją traumę przedstawił w kilku komiksach. Przez 9 lat walczył z tym, co go spotkało i co przeżył. Jednak ostatecznie nie dał rady. Zmarł w wyniku samobójstwa. Jim Simons. Był amerykańskim menadżerem funduszy hedgingowych, matematykiem i filantropem. Był założycielem Renaissance Technologies, ilościowego funduszu hedgingowego z siedzibą w East Setauket w stanie Nowy Jork, założycielem Math for America. Aleksandr Surikow, ambasador Rosji w Mozambiku.
Mężczyzna został znaleziony martwy w swojej rezydencji w Maputo. Zmarł w sobotnią noc w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Policja otrzymała jednak informację od rosyjskiego konsula, aby nie podejmować żadnych działań związanych z autopsją. Władze rosyjskie uważają, że nagła śmierć ambasadora mogła być wynikiem udaru mózgu. Kreml zabrania autopsji. Richard Slejman, pierwszy biorca przeszczepu, w tym wypadku nerki od genetycznie zmodyfikowanej świni. Mężczyzna przeżył 2 miesiące po operacji. Mimo to zespół, który jej dokonywał, poinformował, że nic nie wskazuje na to, aby przyczyną śmierci był przeszczep. Susan Baklinie, amerykańska aktorka filmowa i kaskaderka specjalizująca się w scenach pływackich. Najlepiej znana z roli Chrissy, pierwszej ofiary rekina ludojada w legendarnych Szczękach Stevena Spielberga. Po zakończeniu kariery aktorskiej pracowała jako księgowa. Jak poinformował jej mąż, przyczyną śmierci aktorki był atak serca. Roger Corman, amerykański producent, reżyser i aktor, nazywany królem filmów klasy B, choć niektóre z jego filmów zyskały uznanie krytyków. W 2005 roku film Zagłada domu Asherów, oparty na noweli Edgara Allana Poe'ego, trafił do zbiorów Biblioteki Kongresu jako jeden z filmów kulturowo i historycznie znaczących dla kinematografii. W 2009 roku został uhonorowany Oscarem za całokształt osiągnięć jako reżyser i producent. Wiadomo jedynie, że odszedł w swoim domu. Steve Albini, amerykański muzyk, dziennikarz muzyczny, inżynier dźwięku. Wywarł ogromny wpływ na gatunki noise rock i math rock, głównie jako gitarzysta, wokalista, autor większości tekstów i muzyki w zespołach Big Black, Rape Man i Shellac. Przyczyną jego śmierci był zawał serca, którego doznał w swoim studiu nagrań w Chicago. Podpułkownik Denis Łapin, dowódca 1. Pułku Pancernego Gwardii, który wchodzi w skład znanej od II wojny światowej tamańskiej dywizji strzelców zmotoryzowanych. Syn generała pułkownika Aleksandra Łapina, dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Według doniesień miał zginąć w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego z użyciem systemu HIMARS na punkt dowodzenia rosyjskiego wojska. Ron Ellis, kanadyjski zawodowy hokeista. Przez 16 sezonów grał w National Hockey League w drużynie Toronto Maple Leafs. Zdobył Puchar Stanleya w 1967 roku i wziął udział w słynnej Summit Series w 1972 roku przeciwko reprezentacji Rosji. Po przejściu na emeryturę Ellis rozpoczął działalność gospodarczą, a później dołączył do personelu Hockey Hall of Fame. David Sanborn, amerykański saksofonista popowo-jazzowy, specjalizował się w grze na saksofonie altowym. Pierwszą płytę Taking Off wydał w roku 1975. Dużą popularność zyskał w latach 80., głównie dzięki albumowi Hideaway. Zmarł po długiej chorobie, przegrywając walkę z rakiem prostaty. Mark Damon, amerykański aktor i producent filmowy. Zdobył popularność m.in. dzięki roli w filmie Rogera Cormana Zagłada domu Asherów i graniu uwodzicielskich bohaterów w Hollywood w latach 50. i 60. Później przeniósł się do Rzymu, gdzie wcielał się w postacie włoskich playboyów, a także kowbojów w spaghetti westernach.